prowadzić grę, zaczęliśmy się zepchnąć, buka pierwsza bramka, Lechów Jarzyn zaczął atakować, no i strzeliło jedno razy więcej. No i takie były wasze założenia, żeby od początku właśnie spróbować ruszyć na Lecha, żeby zaskoczyć Poznaniaków? No w Lidze Polskiej można z każdym wygrać, więc czy to Lech przyjedzie, czy Gwiazdy Lice, to trzeba atakować, bo gra u siebie. Dla was jest to niecodzienna sytuacja, że nie zdobywacie punktów na własnym boisku? No zgadza się, w naszej sytuacji musimy zdobywać, niestety nie zdobyliśmy, trudno, no, musimy się rozbierać jakoś na piasie, zdobyć trzy punkty, bo nasza sytuacja będzie ciężka. Czy masz do siebie jakieś pretensje, którąkolwiek zbrałeś? No przy drugiej pracy wszedł, nie trafiłem, potem Sławka w nogę uderzył, czyli by nie wiem, sędzia dał mi czerwoną kartkę, Sławik był zespół, więc no błędna decyzja, ale nie chciałem faulować, bo się grali o jednego zawika mniej. Dzięki bardzo. Wnioski, bo udało się z Włochatowem do remisu doprowadzić, też jest jeszcze szansa na to, żeby wygrać. Dzisiaj udało się wygrać w końcówce i no nie możemy do takiej sytuacji dopuszczać, żeby do samego końca tak naprawdę grać. A co się stało? Czym was Jagiellonia na początku tak zaskoczyła? Czym nas zaskoczyła? No na pewno Jagiellonia ma duży potencjał i szczególnie w ofensywie. Jest Tomek Frankowski, jest Gosiński, także oni na pewno dużo nam krwi napsuli. A my, nie wiem, czy wyszliśmy troszeczkę bardzo rozluźnieni. No trudno mi sobie na ten temat powiedzieć, bo to któryś mecz, w którym gdzieś tam zapalamy, jak jesteśmy już do tyłu. Dziękuję.